We wtorkowe popołudnie w szkole podstawowej nr 65 na osiedlu Kosmonautów było gwarnie i emocjonująco. Owe emocje zapewniły wyścigi robotów. Odbywała się tam bowiem trzecia edycja Ligi Robotyki. To są przedstawiciele różnych szkół. Spotykają się 4 razy w roku na zawodach. Każda drużyna ma swojego robota i przygotowuje go do zadanej dyscypliny. Na przykład dzisiaj jest to robot kroczący, czyli napęd jest nie na koła, natomiast rzecz polega na tym, żeby w jak najszybciej pokonać 2 metry. Jeszcze przed zawodami emocji było co niemiara. Zawsze się bawiłam z moim synem klockami Lego. Uważam, że to jest naprawdę twórcze zajęcie i bardzo się cieszę, że moi uczniowie mają okazję budować takie roboty i programować je, bo to XXI wiek w naszej szkole. Ale ja niestety takich umiejętności komputerowych nie mam, chociaż budować z klocków potrafię. Ale będziemy emocjonalnie kibicować. Oczywiście, ja się bardzo z tego cieszę, że ja mogę tutaj w mojej szkole na osiedlu Kosmonautów zaproponować dzieciom takie zadanie, które jest naprawdę na miarę XXI wieku, że mogą z tego skorzystać, że mamy w szkole te roboty, uczestniczymy w Lidze Robotyki i dzieciaki chętnie z tego korzystają i zaprosiliśmy dzisiaj inne szkoły też, żeby się z nami razem cieszyły i uczyły. No i się zaczęło. Te roboty oni sami przygotowują? Tak. To są specjalne zestawy przygotowane przez firmę Lego. Jest to kostka z procesorem i do tego są klocki. Można budować różne konstrukcje, od jeżdżących, dochodzących, rozdających karty. To wszystko zależy... A z pana doświadczenia, co to im daje oprócz frajdy? Moim zdaniem 3 rzeczy. Przede wszystkim umiejętność pracy grupowej, bo to wychodzi to, że trzeba się podzielić rolami, żeby przygotować projekt. Kreatywność, no i też wprowadzenie do programowania. Także to, co się będzie w przyszłości liczyć. Pewnie rzeczywiście jest to droga, którą podążać będzie szkoła w przyszłości. Droga pełna nowoczesnych technologii, multimediów, informatyki.